Myślę, że możemy zaczynać. Cześć, jestem Michał Grycho, pracuję w banku Nordea. Ogólnie tak w części Trading Technology, czyli tej, która się znajduje w Gdańsku. Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć trochę o poprawie wydajności środowiska Continuous Integration, Continuous Delivery z wykorzystaniem kontenerów dockerowych. Tak? Także przed chwilą usłyszeliście, jak sobie tego Jenkinsa ustawić, żeby on miał różne stepy, różne kroki budowania, tak żeby go dostosować do waszego projektu, tak żeby pozwalał wam przetestować kod i tak dalej, wszystko dokładnie zrobić. Ja postaram się opowiedzieć o czymś trochę innym. Tak, pracuję w Nordea na stanowisku Senior Site Reliability Engineer, czyli jako sysadmin tak naprawdę, bo do tego się to sprowadza. Pilnuję, żeby to, co piszą deweloperzy i to, co potem uruchamiamy na produkcji, żeby to w wydajny sposób przenieść z ich edytora, tak, do Gita, z Gita do pipeline'a. My akurat używamy Bambu, którego wam nie mogę pokazać ze względów formalno-techniczno-prawnych, ale pokażę to podobne rzeczy na Jenkinsie, tak? Wykorzystamy sobie do tego chmurę Microsoft Azure i tam jest ustawiony ten Jenkins, z którego będziemy korzystać. Ją też wykorzystamy do budowania, tak? Czyli może zacznę. Typowe problemy, jakie macie, gdy już ustawicie ten build. Macie ten pipeline, jest on zdefiniowany, super, fajnie, zrobiliście to dla waszej organizacji. Zrobiliście to na jednym Jenkins Masterze. No dobra, ale macie 7 deweloperów, wszyscy naraz stwierdzają, że chcą zrobić build. I ten master mówi, nie da się, kolejka, trzeba czekać, tak? Jeszcze by było fajnie, gdyby te buildy się jakoś rozkładały w czasie. One się nie rozkładają w czasie, bo deweloperzy mają taką tendencję, że git commit, git push, launch, czyli 12:50 buildów do zrobienia, tak? 11:50, 0 buildów do zrobienia. I to jest taki typowy problem, że te buildy nie są równomiernie rozłożone. Nie jest tak, że przez całą dobę mamy tam po jednym, dwa buildy chodzące w tle, tylko 12, 15, 17, leci paczka wielka buildów i wszystko jest zamkane. Więc sporo z tych zasobów, które przeznaczymy na postawienie agentów, no bo przecież no, skoro buildy są w kolejce, jest problem, no to kierownictwo mówi, no to rzućmy w to pieniędzmi i nagle stawiamy sobie 15 build agentów, które zaczynają to budować. Okej, kolejka jest mniejsza, jesteśmy w stanie to przepchnąć, ale w momencie, w którym nie ma tego natłoku, cała ta kasa się marnuje, tak? To nie jest w ogóle wykorzystywane. Też w nocy i tak dalej. W tych wszystkich okresach, w których firma tak naprawdę nie chodzi, większość tych zasobów stoi pusta. Ciężko jest utrzymać spójne środowisko. No fajnie, jeżeli jesteśmy małą firmą, mamy 5 osób i wszyscy mamy jeden projekt, tak? I ten projekt sobie budujemy. Wszyscy są zgodni co do tego, jakiej wersji JDK używamy, jakich narzędzi i tak dalej, tak? Nordea jest firmą, która ma 31 tysięcy pracowników, z czego chyba 8 tysięcy to są pracownicy IT i to są setki, a nawet tysiące projektów. Ostatnio jak sprawdzałem, nasz Bambu miał w konfiguracji, nasz, czyli ten, który obsługuje tylko Trading Technology, wycinek tego całego tortu, miał w konfiguracji 1800 różnych build planów, tak? Do różnych rzeczy. To oczywiście też są branże i tak dalej. To nie jest, że mamy aż tyle projektów, ale dalej jest to bardzo dużo projektów. No i teraz ciężko sobie wyobrazić, że wszystkie te projekty mają dokładnie tą samą wersję Java, dokładnie te same wymagania co do agenta. Nie, każdy ma tak naprawdę trochę inne. Niektórzy są już gotowi do przejścia na Java 10, niektórzy jeszcze muszą używać 8 lub 7, tak? Więc musimy tych JDK zapewnić całą gamę, tak? Niektórzy muszą się certyfikować na konkretny point release 1.8.151, bo inaczej nie, pomimo że kod się spokojnie buduje na nowszej Javie, to nie, bo oni mają długi proces certyfikacji wymagany przez jakieś tam procedury prawne i oni muszą mieć akurat tą wersję i tego im nie możecie ruszyć. Jak im to zmienicie, to dostaniecie ticket, że sorry, nasz kod się buduje, ale tak nie może być, tak? Także sam problem utrzymania spójnego środowiska jest bardzo duży, jeżeli wasza firma zaczyna rosnąć lub ma dużo projektów, dużo klientów, bo możecie też po prostu świadczyć usługi klientom zewnętrznym jako taki software house i każdy klient będzie miał jakieś tam swoje specyficzne wymagania co do tego projektu, tak? No i w takim środowisku ilość pracy będzie rosła wprost proporcjonalnie do ilości projektów, które macie w firmie, tak?
bo się okazuje, że trzeba utrzymywać więcej build agentów, że te agenty nie są spójne, więc co z tego, że zrobiliśmy ich 15, żeby nie było kolejki buildów, jak się okazało, że 3 musieliśmy dedykować do jednego projektu i one są w stanie budować tylko ten projekt ze względu na jakieś tam wersje oprogramowania, które na nich są, nic tam nie możemy zmienić. Następne 3 coś innego, następne 3 coś innego, no i dla ogółu zostają 2. No i znowu jest kolejka i znowu jest problem, bo buildy się nie budują, tak? Więc chciałbym wam przedstawić nasz sposób na rozwiązanie tego problemu. Czyli użycie Jenkinsa i Dockera jako nie metodę do deployu kodu, tylko metodę do budowania kodu. Czyli nasz kod buduje się wewnątrz kontenera, tak? Dodatkowo użyjemy sobie Azure'a, który spowoduje, że te kontenery, które mają zbudować nasz kod, tak? Czyli ten kontener startuje, zaciąga sobie z Gita, czy jest do niego montowany nasz source code, robi build i się wyłącza. Jakby wynikiem buildu nie jest kontener w tym przypadku. Wynikiem buildu jest jakiś tam jar, tak? To może być też kontener, bo w następnym kroku sobie z tego zbudujemy kontener czy cokolwiek, tak? I dodatkowo te kontenery właśnie będziemy sobie startować w chmurze. To nie musi być koniecznie chmura. To może być też nasz lokalny Kubernetes czy OpenShift. Nie ma co do tego wymagania. Jeżeli tam są jakieś wolne zasoby, wolne workery, które mogłyby przyjąć, bo na przykład jest zostawiona pojemność, żeby w razie jakiejś awarii czy czegoś móc coś zrobić, to one też by spokojnie mogły przyjąć te zadania budowania i to by spokojnie chodziło, tak? Nie ma tu ograniczenia na ilość równoległych buildów. No to, co tak naprawdę Jenkins przyjmie, bo Jenkins serwer zbiera logi na żywo i tak dalej, więc sama jego wydajność jest tutaj jakby istotna. Ale to są raczej setki, no po prostu możecie dać większą maszynę do Jenkinsa, tak? To wtedy tych buildów pójdzie dużo więcej. To nie musi być koniecznie użyte jako jedyna metoda budowania. Możecie mieć kilka tradycyjnych agentów, które normalnie budują tak jak zwykle, tak jak to się zawsze działo, plus jeżeli się pojawia górka i buildy zaczynają się kolejkować, to nagle się włączają kontenery i dobudowują te, które czekają w kolejce, tak? No właśnie, no i pokrótce jak. Za chwilę będzie też demo, w którym pokażę, jak to rzeczywiście działa. Wchodzimy sobie na Azure, tam w lewym górnym rogu jest sobie coś takiego jak Create Resource, pojawia nam się search bar, tam wpisujemy Jenkins i przechodzimy przez konfigurator w stylu dalej, dalej, dalej. Gdy dochodzimy do takiego momentu, w którym jest informacja, czy włączyć na tym Jenkinsie Cloud Agenty, wybieramy sobie opcję ACI, czyli Azure Container Instances i dalej klikamy Next, Next wesoło, aż zakończy się cały proces. Możemy to potwierdzić, jak już ten Jenkins się ustawił, skonfigurowaliśmy go. To naprawdę nie jest skomplikowane, tam jest pełen kreator, który was prowadzi krok po kroku. Wpisujecie, dalej, 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 start i poszło, tak? Jeżeli już to wszystko wystartowało i mamy tego Jenkinsa, to możemy sobie wejść do jego ustawień i tam będzie widać taką specjalną konfigurację clouda. Ja zaraz pokażę, rzeczywiście w faktycznym Jenkinsie to będzie trochę większe i bardziej widoczne. Tak, żeby to zostało użyte w projekcie, musimy sobie dodać restrykcję, gdzie ten projekt, który sobie konfigurujemy, czyli ten pipeline, który przed chwilą ustawiliśmy z całym Groovy pipeline'em i wszystkimi tymi elementami, gdzie on tak naprawdę może chodzić. Czyli dodajemy sobie restrykcję i te kontenery, które są startowane w chmurze, wybiera się po prostu po labelce. W momencie dodawania takiej konfiguracji kontenera chmurowego wpisujemy, pod jaką labelką ma on być dostępny i potem wewnątrz projektu używamy tej labelki i to się dzieje automatycznie, jakby tutaj nic nie musimy robić. No właśnie, i teraz spróbujmy zrobić z tego demo jakieś. Czy ja tu mam Jenkinsa? To jest Azure, to jest Jenkins. Jestem nawet chyba zalogowany. Tak, czyli tak, spróbujmy sobie na początku pokazać, jak to wygląda w konfiguracji. Konfiguracja tych usług chmurowych jest w głównej konfiguracji Jenkinsa, zazwyczaj na samym dole, tak? Właśnie, mamy tutaj Azure Container Instances, mamy jedną konfigurację obrazu jak na razie, nazwaną ACI Agents i ona będzie dostępna pod labelkami Linux lub ACI Agent. No i tu podajemy sobie też, znaczy to już jest skonfigurowane w tej chwili, ale teoretycznie możemy sobie podać obraz naszego agenta, to jest taki domyślny agent,
Jenkinsowy, na podstawie którego będziemy budować ewentualnie swoje agenty, tak? Jakieś dodatkowe parametry, zmienne środowiskowe, jeżeli są wymagane, tak? Możemy tu sobie jakieś tam zmienne pododawać i tak naprawdę jakieś dodatkowe ustawienia buildu, tak? Pokażę taki przykładowy build testowy, jak on wygląda od strony jego konfiguracji. Tu jakby nie pokazuje żadnej zaawansowanej konfiguracji. To mieliście na wykładzie przed przerwą, tak? Tam było pokazane dokładnie, jak sobie ustawić projekt. Tu pokazuje, jak ten projekt uruchomić w skali, tak? Jakiejś większej, żeby nie czekać na agenta, tak? Także nazwa projektu, restrykcja, gdzie ten projekt może być uruchomiony, zaznaczamy sobie tą labelkę, która wcześniej była podana w konfiguracji. Tu repozytorium na razie nic nie jest ustawione, bo jakby jedyną rzeczą, którą robimy, to execute shell, uname i env. Czyli tak naprawdę nic tu nie budujemy, chcę tylko pokazać, że to faktycznie działa. Ta konfiguracja powoduje, że wszystkie buildy, które będą z tą labelką, będą budowane... Tak. Każdy projekt, który byśmy sobie dodali i w którym zaznaczylibyśmy restrict where this build can run i wpisali tam ACI containers, zostałby uruchomiony na Azure, tak? Czyli uruchom. Zaplanowano zadanie. Możemy sobie, o właśnie, on na chwilę mówi nam, że nie ma żadnego noda, który by mógł to zbudować, czyli nie ma niczego. Ale za moment, o właśnie, już nawet podał nam nazwę kontenera, który będzie startowany. Możemy spróbować wejść do Azure'a i zobaczyć, że on się, o właśnie, już tu gdzieś ten agent się zaczyna pojawiać, tak? Ten kontener zaczyna się budować. To oczywiście jest chwila, zanim ten agent się podniesie, bo ten obraz się musi ściągnąć z Docker Hub'a. Jeżeli byśmy to mieli lokalnie na Azure, to by było troszkę szybciej. Potem musi wystartować agent Jenkinsa, zarejestrować się na masterze, ale tak jakby to się dzieje dla nas w całkowicie przeźroczysty sposób. W momencie, kiedy już to wszystko się stanie, ten build się uruchomi. Tak? Jeden problem z tym jest taki, że ten agent się faktycznie wyłączy od razu. Czyli kończy build, pach, nie ma go. I jak widzicie, to chwilę trwa. Jest taki parametr w tym kontenerze, w którym możemy mu powiedzieć, że czekaj 10 minut, zanim się wyłączysz, bo może za chwilę będzie następny build. I wtedy ten drugi build już nie czeka. Wtedy ten drugi build startuje od razu. No to jest jakaś taki kompromis, bo faktycznie wtedy płacimy za dodatkowe 10, 15, 20 minut, to jest parametr konfigurowalny, to my sobie wybieramy, jak długo on będzie czekał na kolejny build. A jeżeli znowu się coś pojawi w kolejce, to tych agentów, tych kontenerów będzie startowało więcej, oczywiście, żeby te buildy nie czekały. Wiesz co, już ci pokazuję. On go się ustawia w konfiguracji samego clouda, czyli zarządzaj Jenkinsem, skonfiguruj system. Wchodzimy sobie w ten template tego kontenera i to było o nie, to nie, to startup timeout, gdzieś to tu było albo w advanced tak? Nie, to jest timeout, czyli czekamy tyle czasu na agenta. Właśnie Container Idle Retention Strategy, czyli tam było Container Once Retention Strategy, jeden kontener, jeden build, Container Idle, dodajemy sobie coś takiego i on tu chce w minutach, z tego co pamiętam, możemy sobie to zapisać, niech zostanie dla tego kontenera. A ten już widać, że się skończył. Mogę sobie coś odzoomować. To jest ten build, logi konsoli, faktycznie nasz uname mówi, że to jest jakiś tam Linux Ubuntu, który jest gdzieś tam w Azure, tak, my nad tym nie mamy żadnej kontroli, to są jego parametry, to można sobie zobaczyć, że to jest tak naprawdę Kubernetes, który jest dla nas na tą chwilę uruchomiony, mamy do niego jakiś tam kawałek wejścia, tak, i on dla nas startuje ten kontener. Ale jakby nas to nie obchodzi, bo my płacimy tylko za faktyczny czas kontenera. Ta część kubernetesowa jest utrzymywana przez Microsoft niejako gratis, tak? Czy pewnie koszt jest rozłożony na koszt odpalania kontenera, ale jakby nas to nie obchodzi. Nie musimy mieć oddzielnej instancji Kubernetesa pod to. Dlatego demo specjalnie jest wybrane Azure, bo Azure jako jedyny umożliwia wykonanie pojedynczego kontenera. Tak, na reszta klauda wymaga
właśnie wystawienia orkiestratora, który w większości jest Kubernetesem. Tutaj jakby za darmo od małego ruchu jesteśmy w stanie odpalić pojedynczy komponent na audio. Tak, bo właśnie to może, jeżeli tego nie było słychać w nagraniu, to dodam. Uwaga była taka, że dlatego to jest Azure, bo na moment, kiedy to było przygotowywane, nie wiem jak jest w chwili obecnej, to był jedyny dostawca, który pozwalał uruchomić po prostu pojedynczy kontener. Dajemy nazwę obrazu, mówimy run i koniec. W pozostałych trzeba było zestawić całe środowisko. Oni oczywiście robili to dla nas, czyli klikało się po prostu setup Kubernetes i stawały trzy nody, które były dla nas klastrem, dopinaliśmy do tego workery i tak dalej. Ale jakby faktycznie płaciliśmy za tego Kubernetesa. Trzeba go było najpierw uruchomić. Widać to było w naszej konsoli. Tutaj w konsoli Azure tego nie widać, jeżeli używamy z tego SAE Containers. To się wybudowało, tego kontenera już tam nie ma, bo nie zdążyliśmy tego zapisać, tak? W odpowiednim momencie. I to był właśnie ten moment taki podstawowy. Czyli tak naprawdę, jeżeli byśmy sobie zmienili ten obraz, który służy do budowania, na jakiś tam nasz, który potrafi wybudować nasz kod, i ustawili tutaj plan w ten sposób, żeby on się faktycznie budował, no to już zbudowalibyśmy naszą aplikację, tak? Nie byłoby problemu. No całkiem nieźle, ale to podejście jeszcze ma pewien problem. Po pierwsze, jak na razie pokazałem, że jest jeden obraz agenta dla wszystkich, to co się zmieniło tak naprawdę? Znowu, przecież każdy projekt miał mieć swoje. Jeżeli byśmy faktycznie trzymali jeden Uber obraz, który potrafi zbudować wszystko, on by był ogromny, on by miał ze 2-3 gigabajty przynajmniej, tak? Ten czas startu byłby jeszcze dłuższy. No i jeżeli by się pojawiło więcej projektów, no to znowu byśmy wrócili do tego samego punktu, w którym każdy projekt musi być specjalnie zarządzany, musielibyśmy zatrudnić ludzi i tak dalej, tak? I tu jest pewien problem z Jenkinsem, który zaraz rozwiążę, bo Jenkins, jak widzieliście, to są globalne ustawienia Jenkinsa, gdzie się ustawia te kontenery. Żeby to zmienić, trzeba być adminem. Niewiele firm pozwoli sobie dać wszystkim tak, oho, macie admina w Jenkinsie, bo tam są klucze dystrybucyjne, jeżeli robicie apki mobilne, tak? Bo musi to podpisać. Tam jest dostęp SSH do hostów, na które będzie deploy. No, do tego się nie oddaje tak po prostu, tak? No i to są te problemy, które obecne rozwiązanie, które przed chwilą zaprezentowałem, ma, tak? Ale nie jest tak źle, bo możemy to rozwiązać. Możemy dodać sobie dodatkowy plan w Jenkinsie, który będzie zmieniał ustawienia Jenkinsa i dodajemy go per każdy kontener budujący, który chcemy mieć w naszej infrastrukturze, tak? Czyli jeżeli mamy 10 różnych typów build agentów, to będzie to 10 różnych planów dla tych kontenerów, tak? I wtedy każdy projekt zyskuje możliwość kontrolowania, którą wersją tego kontenera aktualnie chce się budować. Czyli po prostu do naszego registry wypychają sobie my build container wersja 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 i tak dalej. I dzięki temu planowi potrafią sobie to zmienić w konfiguracji Jenkinsa bez posiadania praw administratora. Tak? No i tu nam przyjdzie Groovy Script na ratunek, czyli faktycznie będzie trochę czegoś, co trzeba było napisać, tak? Więc musimy sobie dorzucić plugin do Groovy na tym Jenkinsie, który tam pokazuje, on już jest. Musimy sobie wybrać taki parametr, dodaj krok budowania, który jest execute system Groovy Script. Ja go zaraz też pokażę w większym zoomie, ale to jest execute system Groovy Script. Co to znaczy? Ten skrypt zostanie uruchomiony w tym samym JVM-ie, w którym chodzi Jenkins. Jeżeli ktoś tu zrobi exit, to cały Jenkins się położy. Po prostu. To jest dość niebezpieczne. Znowu wracamy do sytuacji, w której daliśmy deweloperom dostęp do kontroli nad całym Jenkinsem, bo sobie mogą tym skryptem zrzucić cokolwiek z całego JVM-a. Ale na szczęście ludzie, którzy napisali Jenkinsa, pomyśleli o tym. Działa to tak, że jeżeli taki skrypt zostanie dodany do projektu przez użytkownika, który nie jest administratorem Jenkinsa, to w specjalnym panelu zarządzania Jenkinsem pojawi się monit, w którym administrator będzie musiał zaakceptować treść tego skryptu. I każda zmiana tej treści też będzie wymagała akceptacji. Czyli to jest tak, że okej, deweloper może sobie to zmieniać, ale za każdym razem jak zmieni, trzeba będzie to zaakceptować. Co nas trochę ratuje, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. No i to jest sam Groovy Script. Początek, tutaj się jakby nic nie dzieje, po prostu robimy importy. To jest dość istotna sprawa, bo tutaj sczytuję sobie parametr buildu, czyli ten build, który będzie zmieniał konfigurację, jest sparametryzowany. To jest po to,
Żeby obejść ten problem, że administrator będzie musiał każdą zmianę przyklepać. Po co? Samą nazwę obrazu, jej wersję możemy sobie podać jako parametr do tego buildu. To jest bezpieczne. Programiści sobie uruchą build sparametryzowany, tu podadzą nazwę obrazu, która będzie odpalała ich build tak naprawdę. I to zostanie wrzucone do skryptu. Dzięki temu skrypt się nie zmienia. Mogą to edytować, jest to bezpieczne dalej, bo reszta skryptu zostaje taka sama. Mogą to sobie spokojnie edytować i mają nad tym kontrolę. Administrator znowu nie musi tego dotykać. On to raz zaakceptował, kiedy tworzyli ten projekt i tyle, tak? Co potem robimy? Potem sobie tworzymy, nie wiem czy w Groovy są, powiedzmy, że obiekt, który tak naprawdę jest konfiguracją naszego kontenera, tak? Tu używamy jego nazwy, tak, którą sobie wcześniej czytaliśmy. Możemy sobie tu ustawić jakieś zmienne środowiskowe. Te zmienne się pojawią po prostu w kontenerze, więc jeżeli wasz build wymaga, żeby były jakieś zmienne środowiskowe ustawione, typu jakieś tam API key do testu czy coś takiego, to w tym miejscu można to sobie przekazać. Mówimy mu, jak ta grupa kontenerów ma się nazywać i pod jaką labelką ma być dostępna. Tak? Czyli ta labelka to jest to, co będzie trzeba dodawać w projekcie. Ten build może być uruchomiony tylko, tak, na tych agentach. Jeżeli już mamy tą konfigurację, musimy sobie znaleźć konfigurację clouda w Jenkinsie. To jest takie coś, co pozwoli nam znaleźć instancję clouda po jego nazwie. I ta nazwa tam była, jak ktoś zwrócił uwagę, ja to zaraz jeszcze pokażę. To jest nazwa, która jest po prostu wskazuje, jeżeli byśmy mieli też Kubernetesa na przykład, bo taka konfiguracja cloudowa dla niego też może powstać, to tutaj byśmy sobie wybierali, z którego clouda chcemy korzystać, bo może nasza firma ma i Azure'a, i AWS'a, i Kubernetesa i tak dalej, i każdy projekt mógłby mieć agenty w innym z tych cloudów, tak? Więc tu sobie wybieramy, który. To jest instancja Jenkinsa, no i w końcu wchodzimy sobie w taką pętelkę. Niestety nie ma metody na łatwą podmianę template'u. Nie zaimplementowali jej. Może nowa wersja pluginu ma, może nie. Musimy po prostu przeiterować wszystkie template'y kontenerów, które są, znaleźć ten, który ma taką samą nazwę i jeżeli go już znajdziemy, to po prostu wrzucamy do array'a na to miejsce, w którym on jest, na ten indeks, nową konfigurację, ten base template, który sobie zdefiniowaliśmy tutaj. Jeżeli znajdziemy takie coś, jeżeli znajdziemy, to wrzucamy w to miejsce. Jeżeli nie znajdziemy, no to ten nasz add template dalej będzie true i po prostu dodamy nowy. Czyli to jest takie zabezpieczenie, że nie trzeba pierwszego dodawać ręcznie. Tak, on się zawsze sam doda, a potem będzie znajdywał konfigurację o tej samej nazwie i podmieniał ustawienia. W ten sposób to będzie działało. No i dobra, i zobaczmy sobie, jak to mniej więcej wygląda od strony naszego Jenkinsa. Zobaczmy sobie plany. Mamy sobie plan, który jest nazwany config update. I to jest właśnie ten plan, który uruchamiamy z parametrami. Tak? Tu jest wrzucony ten nasz Groovy script. Znowu nic tu nie ma. On może być odpalony, nawet powinien być odpalony na samym Jenkinsie, bo musi mieć dostęp do tego JVM-a, także tu nie dodajemy żadnego agenta. On się musi uruchomić na samym Jenkinsie. Dodajemy parametr tekstowy builder image, to jest jakiś tam obraz, który przygotowałem na ten specjalnie cel. Domyślna wartość, tak, repozytorium kodu brak, środowisko uruchomienia, budowanie. No i właśnie, execute system Groovy script. No i to jest ten sam skrypt, który przed chwilą sobie omówiliśmy, tak? Tyle. Nic tu więcej nie ma. Spróbujmy go uruchomić dokładnie z tym parametrem i zobaczymy, co się stanie. Wcześniej widzieliście, jak pokazywałem globalną konfigurację, że był tylko jeden template kontenera, ten ACI kontener, którego użyliśmy. Zbudowało się, tak? Bo tak. Wejdźmy sobie teraz znowu do konfiguracji Jenkinsa. W to samo miejsce, czyli na sam dół. I widać już, że mamy nowy agent, ACI Container Template, tak? On się nazywa tak, jak sobie tam zdefiniowaliśmy, ma tą nazwę tego obrazu, te wszystkie wartości, które tu były, tak? Jakbyście się przejrzeli dokumentację do tego pluginu, to tam można sobie zobaczyć, jakie pola można do tego template'u konfiguracyjnego dodawać, tak? Ja tu jakby nie pokazywałem wszystkich, ale są też dodatkowe, czyli te timeouty, to wszystko sobie można w tym template'cie skonfigurować wcześniej. No dobra, nie musimy tego zapisywać, bo to już się samo zapisało.
Wróćmy sobie do Jenkinsa. On nam pewnie powie, że o właśnie, że jednak może byśmy zapisali. I wejdźmy sobie w plan, który nazwałem Juke ACI Dynamic. Dlaczego Dynamic? Bo on właśnie za każdym razem korzysta z tego obrazu, który był ustawiony przez ten pierwszy plan. Tak? Tu jest właśnie restrict where this project can be run. Tak? Tu podajemy tą labelkę, tą samą, którą użyliśmy w tym poprzednim projekcie. Repozytorium kodu to wskazuje na jakieś testowe repo na GitHubie, które faktycznie teraz będziemy chcieli zbudować. Tak? Komenda budowania to jest akurat kod w Go, to nie jest kod w Javie, więc spróbujmy sobie. I na koniec było, że chcę z tego kontenera wyciągnąć artefakt Juke test, chyba on się nazywał, tak? Czyli ja go chcę sobie ściągnąć do mastera, żebym mógł go pobierać. No to spróbujmy. Uruchom. Znowu poczekamy sobie, bo on nam powie, że jest offline. W tym czasie, o, ale już nawet nadał mu nazwę, więc możliwe, że dość szybko się to odpali. Ktoś chciałby debugować takie rzeczy, to w konsoli razem można przejrzeć eventy i zobaczyć, w jakim stanie jest dany. Tak, to będzie widać. Ja może to spróbuję pokazać. Resource Groups, to jest ta resource grupa, którą sobie utworzyliśmy na podstawie tego i to jest Activity Log, który za chwilę nam powie, że zrobiliśmy write do container grupy, albo jeszcze nam nie powie, ale za chwilę by się to pojawiło, bo to przychodzi z pewnym opóźnieniem, ale widać też poprzednie, tak, że ona została usunięta. 13 minut temu odpaliliśmy, była ustawiona na to, żeby poczekała 10 minut, 3 minuty temu została zniszczona, bo nie było następnych buildów, tak? I w sumie tyle. Zobaczmy, co robi w tym czasie Jenkins. Jeszcze sobie czeka, tak? Mam nadzieję, że... O, już się buduje, dobra. Już się nawet zbudował. A w tym akurat nie jest ustawione, bo to jest per kontener ustawiamy, tak? Czyli te kontenery mają czekać, te nie mają czekać, tak? Jest sobie nasz build, tak? Zrobił się build. Cat version to jest taki plik, który sobie ustawiłem w Dockerfile'u, żeby pokazać, że to jest faktycznie zbudowane tą wersją kontenera, tak? I Enva, którego tam dziś mamy, o, to jest to, co sobie ustawiliśmy, ten nasz some name, some value, tak? Także wszystko tutaj się zgadza. No i dobra, i zobaczmy jeszcze sobie. Gdzie to zadanie jest? Logi konsoli, usun, status. O właśnie, możemy sobie pobrać ten nasz pliczek, tak? Możemy go sobie tam zapisać i faktycznie mamy nasz zbudowany kod. Możemy go odpalić nawet na tym laptopie i nie powinno być z tym problemu. Zaraz możemy to zrobić, tylko najpierw przetestujmy jeszcze jedną rzecz, czyli wróćmy do Jenkinsa. Powiedzmy, że chcemy coś zmienić w naszym kontenerze do budowania, nie wiem, nowa wersja JDK, nie wiem, cokolwiek, tak? I mamy już ten nowy obraz zbudowany. No to teraz mówimy, że teraz zbuduj wersją 3.0, tak? No bo teraz jest nowa wersja naszego kontenera do budowania, więc potrzebujemy zmienić konfigurację Jenkinsa, tak? Jako programista, pak, zmieniłem, okej. Okay. Fajnie, możemy to potwierdzić w globalnej konfiguracji, ale może na razie tam nie idźmy, po prostu zbudujmy ten projekt i zobaczmy w logu, czy on się zbuduje faktycznie z nowym obrazem, czy tam gdzieś w logu będzie version 3.0.0, tak? Możesz pokazać, gdzie jest konfiguracja do wyciągania tego artefaktu? W konfiguracji projektu? Tak. To jest, nie jest nic niestandardowego. Po prostu zachowaj, dziwnie to jest nazwane, zachowaj w Artifactory, ale to nie jest JFrog Artifactory, tak? To jest jakieś Artifactory, nie wiem, czy to jest błąd tłumaczenia, niepełne tłumaczenie Jenkinsa, to jest jakiś jego wbudowany Artifact Store, tak? Nie przeczę, że jest plugin do Jenkinsa, do faktycznego JFrog Artifactory, które by mogło to trzymać w jakimś tam repozytorium swoim, więc możemy to od razu wypchnąć do Artifactory faktycznego. Ale tu akurat jest po prostu, i podajemy ścieżkę, to ma notację taką jak ant, czyli jeżeli chciałbyś z tego zgarnąć wszystko, no to gwiazdka, slash gwiazdka, gwiazdka i powinno zgarnąć wszystkie pliki.
z tego buildu. O, ten build nam już się widać zaczął. Gdzie jest mój mysz? O. On tam sobie leci. Pewnie zaraz się skończy. Widzimy, że wersja już jest 3.0, tak? I jakby użyliśmy tego nowego kontenera. Zaraz sobie to jeszcze potwierdzimy w samej konfiguracji Jenkinsa, że ona faktycznie się tu zmieniła. Zarządzaj Jenkinsem, skonfiguruj system. Na dół, tak? I ten obraz jest tutaj już 3.0, tak? Te dwa plany tak jakby współpracują z sobą. Mamy nowy obraz do budowania, klikamy sobie zmianę konfiguracji, konfiguracja się zmienia, ok. To może być triggerowane automatycznie, czyli mamy repo w GitLabie, składamy sobie pipeline'a do budowania naszych agentów. Czemu nie? Zmieniamy sobie Dockerfile'a, zmieniamy sobie wszystko, robimy merge'a, tak? To wyzwala budowanie i uruchomienie tej zmiany konfiguracji. Wszystko się dzieje automatycznie, nawet nie musimy tego dotykać, tak? Także to jest duża zaleta tego podejścia. Nie wiem, czy gdzie ja mam ten kod. To jest to, co pobraliśmy. 19.25, więc pewnie tak, tak? To jest jakiś tam... Chcemy sobie to uruchomić. Faktycznie, hello Juke, zaraz pokażę, jak wygląda kod do tego. On też startuje web serwer na porcie 8888, który ma jeden endpoint high i tu jest, jeżeli sobie to odsunę, piszę sobie hello, tak? Tam było widać przez moment. Niestety rzutnik nam trochę to ucina. Jak wygląda kod takiego wynalazku? Jakby go wygodnie wam pokazać. Ja myślę, że zaraz odpalimy coś. O. Tyle. Po prostu printujemy hello Juke, ustawiamy handler do pafa slash hi na funkcję hello i startujemy nasz web serwer. To jest mniej więcej tyle i nasza funkcja hello to jest po prostu piszemy do nie wiem, obiektu, który trzyma, go nie ma obiektów, ale piszemy do struktury, która trzyma nasz response writer, tak, hello i tyle. Także taką prostą aplikację, dlatego tak szybko się budowała, bo tak naprawdę nic nie robi. Gdzie jest nasza prezentacja? Ok, wróćmy do prezentacji. Dużo już jej nie ma. Na szczęście demo zadziałało. No i tak, co zyskaliśmy, tak? Nasze buildy nie czekają w kolejce. Każdy build, pak, startuje agent. Jeżeli faktycznie wielu programistów naraz do tego samego projektu wrzuci build i ustawimy tą opcję czekania na kolejny, to oni naprawdę w moment to się przebuduje, po 10 minutach kontenery gasną i nie płacimy za to. Koniec. Nie ma żadnych kosztów utrzymania infrastruktury. Każdy projekt sam kontroluje, jak tak naprawdę wygląda jego build chain, jakie wersje od Decama, czy ma tam Mavena, czy ma tam Gradle'a, czy co tamkolwiek jeszcze innego sobie nie wymyśli, co używa do unit testów. To wszystko sobie instalują pod siebie. Nikt im tego nie będzie zmieniał, bo to oni kontrolują Dockerfile'a. Nie będzie nagle sytuacji, w której oni przyjdą, albo zrobiliście update agenta i nagle nasz kod się przestał budować, czy przestał się poprawnie testować. Nie, to jest wasz agent budujący, wy go skonfigurowaliście. Plusem jest też to, że musimy udokumentować konkretnie, jak zbudować naszą aplikację. Nie ma sytuacji, w której przychodzi nowy deweloper do zespołu i bo tam w Maven Cache'u trzeba sobie dorzucić takiego jara, który gdzieś tam kiedyś, weź go od Bartka, on go na pewno ma. No i tak, i wtedy się projekt buduje, bez tego się nie buduje. Tak? W przypadku takiego agenta w kontenerze i tej definicji, że nasz cały build chain jest jakby opisany Dockerfilem, takiego czegoś być nie może, bo ten jar by musiał być dodany skądś do tego kontenera. Oczywiście, jeżeli go wrzucicie do Artifactory, podepniecie do środka, czemu nie? To jest wasz jakby build chain i to jest wasza sprawa, czy wy robicie takie haki, czy nie.
ale ten hak będzie udokumentowany i wersjonowany w Gicie. Tak, czyli ktoś faktycznie będzie musiał się swoim imieniem i nazwiskiem podpisać, tak, ja robię ten hak. Ktoś mu to zrobi review, ktoś to przyklepie i wszystko, wszyscy będą świadomi tego, że ten hak tam jest. No i co już wspomniałem na początku, jeżeli jest potrzeba albo jakieś wymagania wewnętrzne, że firma nie może używać Azure albo coś, to spokojnie tą konfigurację clouda można sobie zamienić na lokalnego Kubernetesa, czy nawet na pojedynczy host z Dockerem, któremu wskazujemy po prostu endpoint do Docker API i on też to uzna i ten jeden agent będzie sobie to budował, tak? Czyli wtedy byśmy, no, wtedy to by było trochę problematyczne, byśmy mieli kilka konfiguracji clouda i każdy cloud by był tak naprawdę jednym hostem. Czy to by rozwiązało problem z czekaniem w kolejce? No tak, bo tych kontenerów by startowało więcej, no ale przez to, że ten jeden host by był dobity dużym obciążeniem, no bo budowanie kodu zazwyczaj wymaga trochę cykli procesora, to czas budowania by się znacznie wydłużył. To nie byłoby optymalne, ale da się to zrobić. Da się to zrobić, żeby przynajmniej uwolnić się od tej konfiguracji tych agentów, żeby każdy team miał swoją konfigurację, tak? No i to jest tyle, co chciałem wam pokazać. Czy są jakieś pytania? Nie, mamy czas na pytania? Tak. Mamy. Mam pytanie, które się na co nie spodziewasz. Co jeżeli projekt buduje Dockery? Ja oczywiście, że się nie spodziewam tego pytania. Są dwie opcje. My korzystamy obecnie z takiej, w której wewnątrz kontenera do budowania startujemy drugiego Docker demona. To jest możliwe i to się nazywa Docker in Docker, D&D. I ten wewnętrzny Docker startuje tylko po to, żeby wybudować obraz Dockera. No ale to jest z zeszłego roku po prostu, tak? Nikt już tak nie robi. Jest taka pani, co się nazywa Jess Frizzell. Ona pracowała kiedyś w Dockerze, teraz chyba pracuje w Microsoftie. I ona niedawno opublikowała specjalny obraz, specjalne narzędzie, które potrafi zastąpić komendę Docker build. Ona ma dokładnie te same parametry, czyli to jest taki drop-in replacement, ale który nie wymaga Docker demona. On to po prostu robi bez Docker demona. I mogę to poszukać gdzieś, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to potem można do mnie podejść, mogę znaleźć nazwę konkretnie tego projektu na GitHubie. To jest na GitHubie, można sobie tego używać i jakby spokojnie pozbyć się problemu Dockera w Dockerze, jeżeli chodzi o budowanie kontenerów, tak? Nie polecałbym wystawianie temu wewnętrznemu Dockerowi API do zewnętrznego Dockera, no bo jeżeli dacie komuś API endpoint do Dockera, to tak naprawdę oddaliście mu roota na maszynie. To nie jest zawsze to nigdy nie jest dobre rozwiązanie i nie chciałbym, żebyście to robili. To jest możliwe, ja o tym wspominam, ale zdecydowanie nie polecam, nie idźcie tą drogą, tak? Bo to jest pierwszy lepszy audyt, jeżeli wasza firma wymaga przejścia audytu zewnętrznego, to wykryje i będzie naprawdę duży problem, bo się okaże nagle, że wasz build może kontrolować kod w innych buildach, które potem są wrzucone na produkcję i przez te rzeczy, które te inne projekty wytworzyły, przepływa jakiś strumień pieniędzy i nagle nikt nie ma pewności, że ten kod, który tam jest i te pieniądze liczy, jest naprawdę tym kodem, który był w repozytorium, tak? Ale to jest zupełnie inna bajka, bo tak naprawdę jeżeli mamy rejestr, do którego deweloperzy mogą sobie wepchnąć obraz ze swojego laptopa, i potem z tego rejestru możemy sobie zaciągnąć obraz na produkcyjny serwer bez żadnego podpisywania, bez żadnych kluczy, to jest możliwa sytuacja, w której na produkcji zostanie uruchomiony kontener, do którego kod nawet nie jest w Gicie. No bo deweloper z tego napisał na laptopie, nie zrobił żadnego pusha, zrobił Docker build, Docker push, jakieś nasze CI, CD to zauważyło, że jest nowa wersja obrazu, zrobiło deploy na produkcję, no bo testy integracyjne przechodziły i nagle na produkcji wychodzi kontener, który tak naprawdę jedyny jego kod jest na laptopie tego dewelopera, tak? I to jest problem, który trzeba rozwiązać. Docker udostępnił do tego takie narzędzie Notary, ale to jest zupełnie inna prezentacja i jakby nie tym się mieliśmy tu zajmować. Tam było drugie pytanie. Tak, ja mam pytanie, co się dzieje z kontenerem, kiedy zakończy swoją pracę jako agent? Czy on ginie, czy on zostaje tylko zatrzymany? Tak, pytanie było, co się dzieje z kontenerem, kiedy zakończy swoją pracę, tak? Ginie. Dobra, to mam drugie pytanie. Czy można coś zrobić z tym inaczej? Bo wyobrażam sobie sytuację, w której buduję projekt, na przykład w jednym nowym, w którym mam 50 tendencji i teraz trzeba je za każdym razem ściągać, jak robimy.
Tak, czy trzeba ściągać za każdym razem w zależności do projektu? Tak i nie. Tam była flaga przy konfiguracji tego kontenera, która mówiła nam, że możemy sobie podmontować do niego wolumen. No i teraz, jeżeli my tam podmontujemy Maven Cache'a, no to tak naprawdę ten kontener będzie miał tego cache'a i zbuduje sobie to z lokalnego cache'a. Oczywiście jakiś cache setting, który spowoduje, że on sobie zauważy, że niektóre są zbyt stare i sobie je zaktualizuje, ale jakby nie będzie zawsze budował od zera. Tak, jest to możliwe do obejścia. No i jak najbardziej. Ale lokalne artefaktory bardzo pomaga. Jeżeli macie Nexusa albo faktyczny JFrog artefaktory w lokalnej sieci, które ten kontener budujący widzi, to zdecydowanie szybciej trwa rozwiązywanie tych zależności niż pobieranie tego z Maven Central. No co prawda jak takie artefaktory się wyłoży, to nagle nikt w firmie nie może nic zbudować, ale coś za coś, tak? Można to odpalić w miarę stabilnie. Czy da się to zastosować do testów integracyjnych albo kontenerów? Czy da się to zastosować? Tak, bo znaczy test integracyjny to kontenerów, które gadają ze sobą. To po prostu twój test będzie opisywał w Jenkinsie, że w jakimś tam stepach ma uruchomić ileś jakichś kontenerów. To jest sama konfiguracja już buildu, to jakby to, czy użyjemy tej technologii, czy nie, nie ma tak naprawdę znaczenia, bo to będą kolejne stepy buildu, które sobie odpalał jakieś kontenery. Ja tu tylko pokazałem samo to, gdzie to może zostać użyte. Tak? To może być nawet subprojekt, czyli ten projekt budujący będzie triggerował projekt z testami. Tak? I ten projekt z testami już może być odpalony zupełnie gdzie indziej tak naprawdę, bo on tylko potrzebuje tego jara, który został wybudowany wcześniej. Także możemy sobie to rozbić na dwa i uzależnić, czy build przeszedł, czy nie, dopiero od tego drugiego, który faktycznie robi testy. Możesz zdefiniować sobie projekt w Docker Compose, który ci odpali 10 kontenerów i na nim odpalać testy. Tak. No i kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, jeżeli faktycznie będziecie kiedyś budować, jeżeli waszym docelowym artefaktem jest Docker Image, tak? Nie jar, tylko Docker Image, który ma już Tomcata i tak dalej, to multi-stage build, o którym było wspomniane, jest bardzo, bardzo przydatną sprawą. Czy ktoś wie, na czym polega multi-stage build w Dockerze? To weszło w 17.01 chyba wersji. Ja wiem. To ja może powiem. Multi-stage build polega na tym, jeżeli widzicie zwykłego Docker file'a. Co jest? Nie mam żadnego Docker file'a. Nie ma. Zobaczmy, może tu jest jakiś Docker file. Jest. To normalnie to jest po prostu from, podajecie nazwę jakiegoś obrazu, tak, coś tam sobie w tym robicie i tyle. Multistage to jest taki Dockerfile, który ma wiele from, więcej niż jedno. I wtedy w pierwszym from używacie sobie kontenera, który potrafi budować wasz kod na przykład i on go faktycznie buduje. W pierwszym from na przykład jest JDK. Na przykład jest JDK, jest jakieś tam coś do testu, wszystko tam jest, co potrzebujecie, żeby zbudować i sprawdzić wasz kod. To sobie się buduje, pach, 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 pach. I potem jest drugi from i tam już jest samo JTR na przykład. I to w ogóle na jakimś Alpine, bez żadnego wielkiego systemu, takie minimalne. I tam jako kopy podajecie flagę from 0, czyli from tego, z tego wyżej. Tak naprawdę ich może być więcej, one są numerowane 0, 1, 2, 3, czyli tych stage'y w budowie może być dużo. I co zrobi Docker, jeżeli to faktycznie zbudujecie, czyli jeżeli dacie Docker build? Najpierw wykona całego pierwszego Dockerfile'a, a potem wykona drugiego, potem trzeciego, czwartego i dopiero wynik z tego ostatniego będzie faktycznym obrazem, który został stworzony. Te pozostałe nie ma ich, tak? Czyli za każdym razem sobie from z tego wyżej kopujemy jakiś artefakt i na końcu na dole mamy faktycznie same tylko artefakty i samego JTR, po to nam całe JDK. W większości przypadków zupełnie zbędne. I tyle, więc to temu też się warto przyjrzeć, to dzięki temu budujecie dużo mniejsze obrazy docelowe, czyli to, co już będzie chodziło na faktycznej produkcji, ma na przykład, nie wiem, w przypadku Java to co będzie? Z 250 mega, a nie 800. Tak? No jak JTR, to nawet w 180 się zmieścicie pewnie. Jeżeli ktoś się dobrze postara, to 180 mega obraz.
jak na Java z Tomcatem, to jest całkiem niezłe wyniki można uzyskiwać. Plus jeżeli budujecie Dockera, to trzeba myśleć o tym, żeby wrzucić kod w głowę z tego Dockera, bo pojawiacie samą czarkę. Tak, samego, tam nie ma source'a w tym docelowym, tak? Także jest sam jar. Czy jeszcze jakieś pytania? Już trochę odbiegliśmy od... Ja mam jeszcze troszkę jedno takie pytanie, delikatnie odbiegające od nurtu, tak? Wiadomo, web, tak? Usługi webowe, wszystko przez przeglądarkę. Ale co w przypadku, kiedy mamy aplikację desktopową, na przykład jakiś taki tool, który jest wykorzystywany przez innych członków zespołu do nie wiem, do wprowadzania jakichś, na przykład, nie wiem, danych do bazy danych przez osoby, które czyli... nie sięgają SQL-a, też musi być przetestowane, tak? I są testy UI-owe. Automatyczne, to prawda, ale jest. No tak, Selenium. Wyświetlenie tego. Znaczy, ale ty potrzebujesz to wyświetlić, czy sprawdzić wynik testów, które zrobiłeś, tak? Napisałeś sobie testy automatyczne w jakimś Selenium na przykład, tak? Nie musi być, może być odpalone headless, więc może sobie klikać po różnych rzeczach. No są różne technologie do tego. Jeżeli korzystasz z Linuxa, to możesz sobie odpalić dummy X-server, w którym to X-serwerze startuje ci twoja aplikacja i tam na tym będziesz sobie robił swój test integracyjny klikalny. I to działa. Jeżeli masz Windowsa i potrzebujesz to przetestować przez Windowsa, no to tu zostają różne wynalazki, bo Windows bardzo się broni przed tym, żeby robić automatyczne testy UI-a. To jest tak odporne. Od wersji 2000 zmienili cały kompozytor ekranu, tak? Czyli tam X-server po Unixowemu. I działa on tak, że jeżeli coś odpalisz z poziomu serwisu, czyli na przykład Jenkins Agent chodzi jako serwis, to coś odpalone z poziomu serwisu nie ma dostępu do faktycznego obrazu, że tak powiem. Musi odpali taki null X-server i on nic nie wyrenderuje, więc twój test nic nie złapie. I tak naprawdę sprowadza się to do tego, że Jenkins musi być odpalony w terminalu bezpośrednio na zalogowanym Windowsie, żeby nie był zablokowany ekran, bo jak jest zablokowany, też się nie uda. No i wtedy ten twój test przejdzie, czyli zostawiasz sobie jakąś VM-kę na VMware'ze gdziekolwiek, która ma Windowsa, które się nigdy nie zablokuje, po prostu z odblokowanym pulpitem i tam te testy się będą odpalały. Jeżeli ten Jenkins wyleci, bo nie wiem, był jakiś auto-update Windowsa i to się zrestartowało, no to automat z malcikom musi przyjść człowiek, klik, tego Jenkinsa odpalić, bo nie wiem czy, no może do autostartu się uda dodać, ale ręki bym sobie za to uciąć nie dał, tak? Bo próbowaliśmy takie eksperymenty, tylko że u nas to było zrobione w ten sposób, że ten agent był linuxowy i odpalał maszynę windowsową poprzez Vagranta i VirtualBoxa. I w tym Vagrancie była definicja, jak zrobić nasze testy. I on sobie stawiał ileś maszyn VirtualBoxowych, żeby zestawić całe to środowisko i tam faktycznie klikał. Także to się da zrobić, bo zrobiliśmy to. Tak, no pytanie było po co? Też nie wiem, ale jest to możliwe. Tak, no ktoś chce mieć aplikację, która jest niewebowa. No faktycznie, to robi webową i pakuje w Electrona. No i tyle, no tak zrobił Slack, tak? Slack Desktop Client jest aplikacją webową, która startuje wam Chroma, bez żadnego UI Chroma i po prostu odpala stronę Slacka z dysku i się łączy do API. No i tyle, więc tutaj... No jak to Chroma, tam tych tabów jest dużo pod spodem, no bo jeden oddzielny proces do sterowania grafiką, jeden do sieci i tak dalej. No zje to z parę giga RAM-u, no ale poszło, nie? Poszło, działa. Jest bardzo wiele aplikacji współcześnie wydawanych, które są tak naprawdę WebView zapakowanym w jakiegoś Electrona lub inny wynalazek i ludzie sobie radzą. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie, to myślę, że dziękuję za uwagę.